witaj się, Afko. Cześć wszystkim, z tej strony Af jest ze mną. Wow, co ja zrobiłam? Ja pierniczę, jaki mieczor. Co to było w ogóle? Spadaj, ja chcę twoją postać w takim razie. Nie, spadaj. Odejmij ją. Nie! Weź, bo rozwalisz tutaj. Witam was w kolejnym odcinku Lotra Lego. Właśnie, cześć. Gramy dalej. W grze, w której rozwalasz wszystko i nikt nie ma ci tego za złe. A za wszystkiego wylatują pieniądze. Ta gra uczy, żeby rozwalać szkielety, z których wypada kasa. O kurwa. Właśnie o tym mówię. Mordor! Ja ciebie biję przez przypadek. Przyszliśmy tu po kasę. Co robisz? Pieprzysz? Co to jest? Tak, tak. Co to jest? I patrz, odsuń się, odsuń się. Nigdy. Chyba nie o to chodziło, kochanie. Nie. Ej, topię się, topię się, topię się. Co to jest kurwa? A, bo tam są te pierdolone zombie. Ja tam nie idę. Chodź. Jak ci się udało? No ciebie trzeba pewnie przenieść. Chodź tu. Tak się właśnie przenosi. Rozpieprzę cię na kawałki, żeby było łatwiej cię zapakować do mojego plecaka. Ale nie podniesiesz mnie. Ale było, ha. Dobra, trzeba po prostu ominąć to. A nie. Ha, lipa. Dobra, switch yourself. No. Zobacz, tutaj po prostu nie można w te wulkany wchodzić. Tej pary. Okej. Co to kuźwa za jakieś te dziwne przedmioty? Jestem na jednym z nich. Ja tylko mogę niszczyć. Dobra. Więc spadaj. Ale po co to zniszczyłaś? To potrzebowałem tam, żeby się z tego wyskoczyć i dostać tam. Tak, no kurde. Dobra, zniszcz to jednak. Ej, uważaj! Dzięki, dzięki, rozjebałaś tego potwora po prostu fest. Wiem. Tu jeszcze Afko. Wiem, idę. Lego obiekty, muzyka się włączy. Obiekty o, Lego Morkulu. Buduj. Co się stało? Aha. Dobra, buduję. Rozwal, a potem buduj Minecraft. Klocki. Dzięki za takie zajebiste schody. Wiem, fajnie buduję, nie? Nieźle. Chyba Gimli się zgubił. Ach, Gimli. Chuj z Gimlim. O, patrz, kości. Ej, ten się boi. Legolas, jaki wystraszony! Jaki biedny. Jakie to słodkie! Patrz, tutaj możesz coś zrobić. Legolasie i tutaj Gimli. Chodźcie. Gimli musi to zrobić. Ale tutaj Legolas, bo są ten. Aaaa! Topisz się. Nie topisz się, topisz się. No, kuźwa mać. Biorę twoją monetkę. Ty pałko. Chodź. Rozwal to. Ja to zbuduję. O, zrobiłem sobie przejście. Jeszcze tutaj może Legolas. Skoczyć. To sobie go wybierz. Nie. No weź! Ale po co? Żeby zrobić to dwa razy szybciej. A tam jest Legolas potrzebny. Wiem, dlatego mówię, żebyś go wybrała. Oj, to mój. Wraca zapałka. Oj, nieważne. Spycham tego wesołego szkieleta w wózku. Jeb. To pewnie Boromir, który tutaj zapłynął. Pewnie tak. Kurwa mnie ten ekran. O nie, o nie, o nie. Aha, jak mam tutaj się znaleźć? To Gimli powinien. Dziwne. No bardzo dziwne. No to weźmy Gimliego. Ale to czekaj. Nie lubię nim grać, chodź. Trudno. O, tutaj coś jest. Legolas, nie, bo się spokojnie, spokojnie, spokojnie dupa. Zobacz, tutaj masz ten klocek Morgulu, który musisz rozpierdolić swoim pałą, swoją pałą. To już czekaj. Aha, okej, jeszcze. Słuchaj, jakieś przejście. Tam jest ciemno. Wiem. Podskocz. Nie chcę tam iść. Podskocz i to zrób. No, czekaj. Zrób ta! Aha, aha, pięknie. Okej, okay. Subcio. Zajebiście. Podoba mi się to. Jaram się. Jaram się. Dobra, nie chcę się rozmawiać tych klocków. Tutaj jakieś wulkany pryszczowe. Co to za urna? Urna o, z prochami. Ty, znalazłem coś. No to jest... Jak to się robi? To może Gandalfem trzeba mieć, być. Te rękawice. Aha. Tak. Ciachaj Legolas, ciachaj. Tak jak lubisz. Co to serce wypadło? O, daj! Wziąłem ci? Chyba tak. O, sorry. Sorry, Gregory, nie te tory. Buduj. Buduję. Buduję nam most. Szkoda, że się tak nie rozłożył jak tamten.
No, to było piękne, to była epicka scena. Totalnie. Kurde. Co za jebactwo. No nie, moja moneta, moja piękna, piękna moneta niebieska. Niszczyć. Tu trzeba coś zrobić. No. Nie wiem co. Ale też nie wiem co. O, chodź tu. Gimli. Yes, Mr. Aragorn. What should I do? Rozwal to. Super. I buduj. Mam wszystko robić? Tak, teraz Legolas. Ruszaj się. Legolas od zawsze powinien być w Lego. Dobry. Ale z niego akrobata. Plecie! Okej. I co? Skakujemy na to? Jaha. Patrz, tam kolej gwałci ściany. Patrz, nie przejdziecie, dopóki wam tego nie zniszczy. Zauważyłem. Faza, nie? Mój pieniążek. Gimli? Synu Gluta? Rozpierdol tego fiuta. Bum! O tak, to się nazywa power. Niepotrzebny mi żaden Isildur, ani Nanduril, ani inne dziwne miecze. Okej, okay, patrz, zapis. Rozwalam ściany głową i brodą. Zapis, który nie działa. Nie jest zapis, to jest hapis. Trzeba pchać. Hapis? Pchaj to. Nie da się. Tak, z dwóch stron pchajmy, przepchajmy to. Ale to ja myślę, że to dobry pomysł. Tu jest coś do zapalenia. A to zapalać może tylko ten. No. Zus nie ma zapalniczki. Jak się skacze? To może tylko Legolas przejść. A rację. Dobra, to, no to po co tu weszłaś? Boż. Bo tak. Ha, zabiłam go. Dobra. A tutaj, o matko, jak ja mam to zrobić? Seriously. A Legolas nie może? Legolas nie może, bo tam trzeba rozwalić tę ziemię cmentarną. No dzięki, wbiegłaś mi po głowie i w ogóle pęk mi mózg. Nikt nie może tego zapalić, bo nikt nie ma zapalniczki. Nie ma z nami postaci, która może to zapalić. Kuźwa. Zobacz, tu jest miejsce do chodzenia do Golluma. Czekaj. I jest miejsce dla tego, Krasnala. A Krasnal nie może się zbytnio tutaj dostać. To czekaj, to na pewno jakoś się da. I rozebałaś ducha. Tak. Na pewno jest tutaj coś w takim razie do wybudowania. Ten rozwala trupy. Co nie to widzę, jest? Co tam jest? Patrz. Co, gdzie, nie, pokaż. Nie, dobra, nic. Tam po prostu jakieś wysoko weszło. Tak, dobra. Utknąć. Duchu, odejdź stąd. Gdzie wydaje, że trzeba to podpalić, ale nie mamy jak tego podpalić. Czekaj, właśnie może mam. Nikt nie ma z nas. Najgorsze jest to, że tu jest ta lina i nie można po niej wskoczyć na drugą stronę. Nie może się złapać tego gzymsu. No, bo tylko Legolas może po niej przejść. Czekaj. To nic nie daje. Może trzeba po prostu z łuku w coś strzelić. Strzel w tą. W skrzynkę. Tam coś jest. O. O. Nie, to nie o to chodziło. No, no pewnie. Bo to są kamyki. Tu jest jakiś, zobacz, lina. Tu jest skrzynka, do której się tylko Gollum dostanie. A weź spróbuj, zejdź tu i spróbuj po tym. Po tych łańcuchach. Dobra, czekaj. Jesteś Legolasem. Jestem Golasem. Ale Golas nie był taki. Ale znasz ciapy, ja nie mogę. No żal. To nie może być takie. A tutaj coś wystaje, może to można pociągnąć. To. Wszystko wyciągła. Nie lubię. To nie moja wina. Nie wiem. Jezu. No weź pociągnij to. Nie wiem jak to działa. Hugo! No matko. Bo. Tak utknąć w grze dla siedmiolatków. To już to wstyd. Trochę. Dobra, zaraz ogarniemy, spoko. No na pewno, zawsze tak mówisz. Dobra. Zawsze ogarniamy. Wow. Co się właśnie stało? Dlaczego? To było przepiękne. Nadziałeś się na miecz no. Posągu. I w ogóle tam jest skrzynka, właśnie. No i super. Genialne. No wiem, to nic nam nie dało. Może trzeba rzucić jakoś nim. A może weź Grim ten, weź go na ręce. No to ty go weź, bo ja tutaj... Ale ja nie przejdę po tej linie. Ale on musi wejść na górę, więc ty go po prostu wybierz.
Przestań biegać Aragornem w końcu. Nie. Dobra, chodź, czekaj, no. Bierz mnie. Bierz mnie tu i teraz. No i teraz ze mną przejdź. Aha, no. Czemu chcesz mną rzucać? Czekaj. Rzucić też możesz. Jak nie możesz wejść na linę, to mną rzuć. Nie czekaj. Możesz, to rzuć mną. Może się da. No to rzuć mną. Nie. Nie da się, rzuć mną. Patrz co robi, widzisz? On nie może być bez kontroli, bo po prostu głupieje. Gdzie mam kuźwa go rzucić? No gdzie? Na pewno nie na dół. Po prostu weź mnie i rzuć. Dobra, podejdź tu. No nie weźmiesz, no. Widzisz, to nie ma sensu. Ale nie da się rzucić, nie rozumiesz, jeśli... Kurwa! Głupia korona. Brawo. Get out of here. Dlaczego nie mogę wziąć tego klocka? Weź go, pomóż mi, no zginę zaraz. Ale nie mogę cały czas chodzić. Wróć po prostu. Boże. No. Ja nie mogę rzucić tobą. No, rzuć. Jeśli nie rzucę tobą. Rzuć. Nie rzucę, mogę tylko wycelować. Muszę mieć punkt, w który mogę rzucić. Nie, nie musisz. No dobra, to rzuć w takim razie. To ja nie wiem co. To jest smutne. Daj mi tego, daj mi tego brudasa. To czekaj. No. Okej, masz brudasa. No i rzuć mną. Aha, jest. Okej. To jest... whatever. Ha. Nie, w którym się łapie? Nie wiem. I rzuca się? Tym. Nie wiem. No, aha. Bo tu masz jeden, no tak. No to rzeczywiście się nie da. No dobra, no. Brawo. Doszłaś do tego po 10 minutach. Nieprawda. Spadaj. Dobra, to wrócimy do was, jak ogarniemy to po prostu. Boże, czy ty to widzisz? Wracamy do was po... Wczoraj musieliśmy się po prostu... zająć... Czekaj. Dobra, ja go rzucę. Okej. Po prostu trzeba... Musi być dwóch ludzi na... Ej, tych. Patrz. Ale bieda. Matko. O. Złapał go! O, jak słodko! Gimli się nie pożył. Masz, odłożę cię. To było takie słodkie. Przełaś tam, czemu mnie zrzuciłeś? Ale to faktycznie głupio, że tutaj kamera te przeszkadza. No bo nie mogą, bo była kamera. Musimy tak stanąć, żeby tej kamery nie było. Czekaj. Dobra. Nie mieczem, kochanie. Zabiłam czemu go bijesz? No, matko święta, ka. Czekaj, nie poskakuje. No spróbuj, spróbuj trafić. No nie wezmę, nie trafię cię, bo patrz. Kuźwa, no żartują sobie. Weź się, kuźwa. O, teraz. Okay. Trzeba tutaj dokładnie w tym. Uuuu, mam cię. W ostatniej chwili, jak to wygląda, jakby się nie przejmował. No. Ej! Składłeś na miecz? No kamer, no. O Boż. Ej, moja niebieska, jest. Dobra. Buduj tam. Czy udało się? Co za wredna w ogóle scena. Ale niby taka prosta, a jednak trudna. Problem jest ta kamera, nie? Tak. Bo to... Widziałeś, musiałem stać w konkretnym, specyficznym miejscu. Jakby grać na singlu, to kamera byłaby jedna na jeden cały ekran. Ja pierdolę, nie? Umrzyj, tak. Umrzyj. Umrzyj teraz, jak już wiemy, jak iść. Umrzyj. Tak. Moje serce! You're my heart, you're my soul. To musisz ten, przekręcić go z drugiej strony. Co to w ogóle jest? Jakaś dźwignia? O tu, widzisz? A, dobrze. Gimli Murzyn pracuje. O. No, ci się rozładowuje. Tak, bo cały czas używasz mojego telefonu jako stoper. Timera. Jej, doszliśmy w końcu do Minas Morgul, znaczy do Króla Umarłych. Suko. Nie. Jakie mam wąsy. Jaki zły, no wąsy świetne. Upsi. Tylko ja mogę walczyć, tak? Nie będziemy walczyć chyba. No, pewnie nie. Albo on zetnie łeb komuś. A jak się Krimbo. O, za rączkę go złowa Legolas. Jakie to słodkie. No, taki Lego słodki. Le słodki. No, nie chyba będziemy jednak, walczyć. Chyba jednak będziemy walczyć. Nie będziemy walczyć. Masz ciekawy telefon, robi ci powiadomienia średnio co minutę? Tak. Ej, co się stało? Ej, weź się nie szybko.
Dobra, to było dziwne. Ty, bo Gimli się boi, więc... Aha, no to go zabiłam. Musisz wybić ich, wszystkich, a ja będę musiał rozwalać te, dokładnie tak. Grimli. Król umarłych śmiech. Dobra, budujemy. Co się stało? A, zapis, spoko. Co się stało? Budujemy dom w Minecrafcie, to jest ten szałas z drabinkami, żeby tutaj przeżyć noc. Tak. Przez duchami. No i co teraz? Teraz ty walczysz, a ja patrzę. Ej, dawaj, Bigo. No, Bigo, po prostu musisz wejść na górę i go uderzyć. Otóż to. Dobra. Bigo! No to zejdźcie mi stąd, bo przeszkadzacie. Nie! Poszli won! Paszoły! No nie bij naszych. Dobra, chodźmy. O kurde! Nie! Wow! Co to było? Głowy się wytoczyły, ale zajebiste. To nie było dobre, buduj. Podobało mi się to. Jaki ten totem! Matko, to jest straszne, oni budują. Dobra, czekaj, już go zabijam, już. No. Ja jestem twoim. No to nie, oddawaj. Kuźwa, nie umiem. No to się nie wtrącaj. Oddaj mi go. Już nim nie jestem od 5 minut. No zeskocz na mnie. Chodźcie na górę szybko. Dobra. Kuźwa mać. No zrób coś. Co ty robisz? Ale nie mogę się ruszyć. Ja też nie mogę wejść, musisz ich zabić. Szybko, bo nie wejdę na górę. Spróbuj go tam podskoczyć i go dziabnąć. Nie. No nic tam nie zrobić. Jaką bekę z nas ciśnie, nie? No bo się boicie jak jakiś cip. Dobra, wejdę tam na górę na schody. Bardziej Grimli stoi. On razem z tym, on udaje tych duchów. Wow. Jaka boss. Aż życie wyebało. I głupie mi się tymi ciotkami chodzi. Dobra. Lekolas, przestań się bać. Uważaj czaszki. Podoba mi się. Gimli się rozpodbiegł. Dobra, ja zbuduję, a ty się zajmij potworami. Chroń mi cycę. Jak oni się boją. No, cioteksy. Wstyd, hańba. Brzydzę się nimi. Nie mogę, bo tutaj ten... Dobra, mogę. Zajebisty totem, to trzeba mnie na Minecraft net wysłać. Tylko nasze budowle. Tak. Albo Lego net. Lego net. W sumie nawet nie wiem, czy taka strona istnieje. Dobra, czekaj. Zwykłe miejsce, nie wchodź tam. Dobra. Ma. Gdzie twój miecz? Czemu go bierz pięściami? No właśnie, bo mój miecz gdzieś zniknął w odmętach twojej pupy. Dzięki. Jak kuźwa, jak wyskoczyłem. Dobrze, jeszcze dwie wieże i chyba tyle go będzie. Dwie wieże. Dwie wieże. Lotrowy kawał. Tak. On je niszczy. No pewnie teraz na tej będzie. Niszcz je! No wspinaj się tam. Kuźwa, bez sensu z tym duchem. Nawet oni nie mogą z nim powalczyć. No, trochę tak. What? Czemu się musi cały czas śmiać? Ma dobre poczucie humoru. Upsi. O kurwa, czachy lecą. Nic nie widzi. Zabrał za rękę. A to takie słodkie. Tak migła się rośnie wokół nie. Tak. Co to jest w ogóle? Jakieś czaszki. Medytujące czaszki. Ale ładnie. Podoba mi się to wejście. Wygląda jak połówka pochwy. I wysypały się z niej czaszki. Uf. Martwe płody. O matko. Jezu. Wyobraziłam to sobie, to było złe. Co, łyso? Te wąsy, polski szwagier. Brawo. Kto ma... Niezła biba. To, a to nie chcesz piraci?
Dobra, moi drodzy, skończymy tutaj ten odcinek. Zobaczmy jeszcze, jakie tutaj odblokowaliśmy po prostu najlepsze na świecie achievementy. Jesteśmy najlepsi, przyjmiemy tą grę najlepiej, jak się tylko da. Tak. Oczywiście w 100%, tak. No pewnie. Widzicie, jak się zbliżamy do 100? A Forza, o Forza to już w ogóle. Niedługo będzie milion! Milion Forsy. Nawet Might and Magic tylu nie mam. Pod koniec gry. No, kurczę. Ile skrzyń? Pewnie z 20, nie? Tak. Co to, Podracer? Okej. Okej. Dobra, skończymy tutaj także do zobaczenia. To wygląda jak jakaś motorówka. Tak, no bo to jakieś są pociągi. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, zachęcam do komentowania, do subowania i do zielonego kciuka, jeśli wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Esuja. Pa, pa! Pa! Hej!